Są ludzie niegodni wierszy, pomników, jakiegokolwiek upamiętnienia. Ale paradoks Herostratesa funkcjonuje. Dlatego oglądamy filmy o ludziach złych, czytamy powieści o okrutnikach, oglądamy opery o strasznych wydarzeniach i strasznych ludziach. Nie chcąc upamiętniać nikogo, a bolejąc nad tymi, którzy zdradzają, poświęciłem ten utwór zdrajcom, ale postarałem się napisać to tak, żeby ich ukarać i żeby nie pamiętano ich personalnie, a więc zdrajcom. Łatwo wam przyszło sprzedać się, zeszmacić. W geny wpisany paradoks Kaina, zdrada, srebrniki. Nie jest to tych wina, co pobłądzili. To tragedia grecka, przeznaczenie, los, potem katarzis, odpuszczenie kary nie dla was, zdrajcy, oprawcy, zbrodniarze. Imiona wasze wymazane z księgi, brudne nazwiska przemilczane w mowie. Ogień piekielny wieczność wam oświeci, przekleństwo na was i na wasze dzieci, na ich potomstwo i na pokolenia. Nie ma litości, nie ma tłumaczenia, nie jest bezpiecznie, szuje, renegaci. Prawda zwycięży, wstanie i odpłaci. Drżyjcie. Czujecie? Poczujcie smród zdrady. Wy tak cuchniecie. Łotry. Podłe gady.